Nazywam się Edmund Kochanowski. Urodziłem się 7 listopada 1934 roku w Zbydniowie. Ojciec miał na imię Piotr. Był szoferem u właściciela Chorodyńskiego. Ja byłem świadkiem zbrodni, która dokonała się właśnie 23 czerwca 1943 roku. W nocy zapukała sąsiadka, że się pałac pali. I myśmy wylecieli nad Sadzawkę z mamą. No i światła były nad pałacem bardzo jasne. I słychać było strzały. Poszliśmy do domu i na tym się skończyło. A mój ojciec cały czas tam przebywał. Mama zaczęła w domu płakać, że ojca nie ma do tej pory. Co się stało? Chyba też został tam zastrzelony przez Niemców. Do Zbydniowa widziałem często bryczką. Przez Zbydniów przejeżdżał Fuller, właściciel majątku w Karzewicach. I podobno on jechał, zawsze przejeżdżał bryczką przez całą wieś. Z tyłu siedziało dwóch synów, ubranych w tych chytre junge. To mieli te krawaty, znaczy chusty czarne, bagnety z boku, no i furażerki i następnie te podkolanówki. I on, nie wiem, czy on jechał do Chorodyńskiego, czy tylko przejeżdżał przez wieś. Robił taką paradę. Bo jak mi ojciec mówił, że ten Fuller ma ochotę na ten majątek w Zbydniowie. Fuller był właścicielem majątku w Karzewicach. To jest oddalony od Zbydniowa o 10 kilometrów. I on tam władał właśnie tym majątkiem i on był święcie przekonany, to był 43 rok, że Niemcy zwyciężą i ten majątek po Chorodyńskim będzie przejęty. W dzień ślubu, który się miał odbyć w kaplicy, ślub dawał proboszcz parafii w Zaleszanach, nazywał się Jakub Przybyłowicz. I nie pamiętam, czy ojciec po niego jeździł samochodem, czy on przyjechał bryczką. W tym czasie ja byłem w garażu. Po jakimś czasie do ojca przyszedł Niemiec w mundurze i takim łamaną polszczyzną pytał się, o której godzinie będzie ślub, a gdzie będzie przyjęcie. I mniej więcej, czy ojciec się orientuje, ile osób będzie brało w tym przyjęciu. Ja później poszedłem do domu, ojciec został. I ojciec miał odwieźć parę nowożeńców do Sandomierza na stację. Nie wiem, o której godzinie ojciec wyjechał z tą parą młodą. Ona właśnie ocaliła się, bo nie była do końca na tym przyjęciu i nie odpoczywała w pałacu. Ojciec po przyjeździe, spóźnił się trochę pociąg w Sandomierzu, oni odjeżdżali do Warszawy. Spóźnił się pociąg, ojciec przyjechał, to już było po wszystkim. Niemcy wymordowali wszystkich biesiadników, łącznie z pokojówkami. Było dwie pokojówki, które tam zostały rozstrzelane. Synowie uciekli. Dwóch synów, Andrzej i Inek, uciekli, a Dominika w tym czasie na przyjęciu weselnym nie było. A znałem nazwiska tylko Dominik Chorodyński, Zofia Chorodyńska, Inek Chorodyński, Andrzej Chorodyński, Dominik Chorodyński, Ania Chorodyńska i Lolek taki młody i pani Halszka tam była. To wiedziałem. A nie wiedziałem, że się ukryli właśnie na strychu Inek i Andrzej. Zabili 17 osób, 17-18. Zabili lokaja, dwie pokojówki, jedna nazywała się Ryczek, to nawet sąsiadka, matka jej sąsiaduje z moją córką i Labocha. A trzeciej nie pamiętam, pochodziła z sąsiedniej wioski Skępia Zaleszańskiego. A pozostałych nazwisk to nie wiem, bo nie znałem, bo to rodzina była, przyjezdna była, córka, nie córka, a
siostra Chorodyńskiego i jeszcze ktoś tam z rodziny. Także w sumie było 17 osób. Niemiec wziął ojca pod karabin, bo tak jak mi ojciec opowiadał, wprowadził go do tych piwnic i musiał otworzyć wszystkie pomieszczenia w piwnicach. I jak to zrobił, dali mu beczkę masła. A tak jakieś 15 kg beczka, może więcej. Przyniósł ją do domu. Rzucił na podwórze i nie mógł przemówić słowa. A ojciec był przekonany, że jeżeli mu dadzą tą beczkę masła, to się i nim zabawią. Go rozstrzelają, jak będzie szedł z tą beczką, ale przyszedł do domu z tą beczką masła. I nic nie opowiadał, bo nie mógł przemówić. I dopiero po jakimś czasie mówi: matka, słyszałaś, Chorodyńskich wybili w pałacu. Zamordowali właściciela majątku Chorodyńskiego Zbigniewa i Zofię Chorodyńską. A jak wyczytałem, później jeszcze jak mi ojciec opowiadał, ci panowie Inek i Andrzej chowali się pod tą podwójną podłogę, a w tym czasie na schodach, to takie były schody kręcone, stała ich matka i tylko słyszeli strzał i w tym czasie matka została rozstrzelana na schodach. Dwóch synów, jak uciekło stamtąd, to też historia, jak uciekali, dostali się do Warszawy najpierw. Jak uciekli, po czterech dniach, tam siedzieli pomiędzy tymi podłogami, do Szydły. A Szydło był, mieszkał w Czworaku i on był tym karmowym. On ich tam nakarmił, oni się tam umyli, ubrali i wyemigrowali do sąsiedniej wioski, do Kotowej Woli, do Ideca. Ideca, który był gajowym właśnie Zbigniewa Chorodyńskiego. Stamtąd dostali się do, bo oni należeli do AK. AK-owcy im pomogli wyrobić papiery, dokumenty. Dostali się do Czyżowa Szlacheckiego, to jest koło Zawichostu, tam przed cementownią w Ożarowie. I stamtąd do Warszawy. Tak jak wiadomo mi później było, że obydwaj zginęli w Warszawie w czasie powstania warszawskiego. A Dominik się uratował, bo go nie było w Zbigniewie w tym czasie. Jakieś 100 metrów od pałacu został rozebrany żywo pod dzikiego z bzu. No i tam został wykopany dół. I tam właśnie ich pochowali, z tym, że czymś posypali, bo jakbyśmy tam oglądali po dwóch, trzech dniach, tam się bez przerwy dymiło z tego grobu. Także to szczątki musiały być spalone jakimiś chemikaliami, nie wiadomo czym. Podjechali platformą i tam z opowiadań, że ciągnęli jak worki ziemniaków po schodach na tą platformę, no i powrzucali tak do tego dołu, bo później ściągnęli ze wsi panie, które właśnie zacierały ślady w pałacu. Musiały zmywać krew, sprzątać, że tam nic się nie odbyło. W jaki sposób został wykonany wyrok na właścicielu Harzewic w Fulnerze? Więc on grał w karty w swoim majątku, w pomieszczeniu. Wtargnęli właśnie tam partyzanci, odczytali mu wyrok w języku niemieckim i w języku polskim i rozstrzelali na miejscu. Żony nie było w tym czasie, bo była w Stalowej Woli na zakupach. I partyzanci już wychodzili. Tam był spokój i wjeżdżała właśnie do dworu i tam właśnie jej odczytali też wyrok w języku polskim, niemieckim i tam przy bramie została rozstrzelana. W zamian za to, że dokonano zabójstwa właśnie właścicieli Harzewic, rozstrzelano 22-3 osoby w Harzewicach. To był też 43 rok, jesienią. Dół był tam przygotowany, wcześniej chłopów ściągnęli
ze wsi, wykopali dół i tam rozstrzelano między... Ja widziałem później te zwłoki w 50 roku w Charzewicach, jak równo leżało to wszystko, wszyscy leżeli równo właśnie w tym grobie, między innymi 3 kobiety było i 1 ksiądz. I pozostali, to byli mężczyźni. I był wielki pogrzeb, na którym myśmy ze szkoły uczestniczyli. Była wielka demonstracja wtedy pogrzebowa.